Dzień dobry. W z racji tego, że niedługo się zbliżałem do nasła Świata, postanowiłem jest na spot.pl strona, w której można wytypować. Wytypuję zwycięstwo Moody'a 2018, więc zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, jak Polska do tego zajdzie, i zobaczymy, kto ewentualnie ten Moody może wygrać. Takie są moje <todgłosy> będzie obstawianie. Pierwsza grupa Rosja, Arabia Saudyjska 1. Ktoś od razu piszę. dobra, 1-0. Egipt z Urugwajem zremisuje. Rosja z Egiptem też będzie remis, tylko że. Nie, Egipt wygra z Rosją niespodziewanie 2-1. Urugwaj przejedzie się po Australii, Arabii Saudyjskiej 2-0. Tutaj też Arabia Saudyjska 2-0 Te Salah pociśnie ładnie. I Urugwaj Rosja Urugwaj przegra ten mecz jedną bramką. I tak i wychodzi z pierwszego miejsca, niespodzianka Rosja z drugiego, Uruguay niestety czwarte, miejsce, trzecie miejsce, nie przechodzi dalej. No Maroko i Iran. No, ten mecz będzie ciężki, przedstawiam na Maroka 1-0. Tu będzie remis 00, Poduga z Hiszpanią. To zazwyczaj ewentualnie jedną prawdę Hiszpania wygra, ale tu stawiam remis. Tu 0-2, Ronaldo, dwie grameczki strzeli na luzie. Hiszpania 3-0 z Iranem, 2-0 z Maroko i Iran z Portugalią. Tu się może potknąć. Podugalia stawia na 1-1. Hiszpania wchodzi z pierwszego miejsca. O dziwo, z jednym remisem. Podugalia 5 punktów, Maroko 3, a Iran 1 punkt. No tym drużynom no, nie wiesz, że one wyszły z grupy. No dobra, dalej. Francja. Australia, Australia: tu będzie łatwe 3-0. Peru z Danią będzie remis. Francja z B z Peru: 2-0. Dania: Australium 1-0. Dania: Francja: tu będzie niespodziewany remis. 1-1. I tutaj Australia: z Peru też będzie remis. 2-2. I Francja wchodzi z pierwszego. Dania: z Drugiego Peru, Australia niestety odpadają. Grupa D Argentyna, Islandia, Chorwacja, Nigeria. Tutaj obstawiam 1-0, chociaż Argentyna w, na razie nie ma strasznych dobrej formy. I spoiler, nie obstawiam, że oni daleko wyjdą z tej grupy, chyba że trafią na jakieś fajne losowanie. Znaczy na losowanie na rozdział w tych fazie pucharowej. Chorwacja Nigeria 1-0. Argentyna, Chorwacja, tu będzie remis. Tu Nigeria przegra z Islandią. I tutaj też Nigeria 1-2 przegra. Messi, niestety jednak tam, tam, kestrzeli. Islandia, Chorwacja, no. To może być 1-1 w sumie. I tak, Argentyna wychodzi z siódmego miejsca, Chorwacja z jednym punktem. Ten remis symulatował Islandia 4, 4 punkty, Nigeria 0. Nie wiem, czemu w sumie tak Nigeria tak sobą wstawiłem. No dobra, nieważne. Kostaryka, Serbia, Brazylia, Szwajcaria. No tu będzie ciekawe. Kostaryka, Serbia, nie no, tu będzie 0,2. Brazylia 2-0. Brazylia jest w Gazie. Tutaj 0,4 Szwajcaria, Serbia, tu. Time. tu jest naj, najtrudniejsze tu właśnie ustawienia tam Bremi Bremi 0-0 Szwajcaria z Kostaryką wygra 1-0 Serbia przegra 1-2 z Brazylią i dzięki lepszym bilansowi bramek Serbia wychodzi Brazylia 8 bramek szalonych jedno ten z pierwszego miejsca oczywiście Niemcy, Meksyk, Szwecja, Korea Południowa. Niemcy Meksyk spokojnie 2-0. Szwecja Korea Południowa. Nie wiem, czy Ibra zagra na tym tunieju. Nie pamiętam. Były coś właśnie. Coś tam było właśnie z Ibrą, że. że Ibra powiedział, że jak chce pojechać na Mudi, to pojedzie. I nikt mu nie zabroni. Szwecja Korea południowa. Obstawiam 1-1. Niemcy, Szwecja spokojnie, też 2-0. Korea, Meksyk, no to będzie niezły Meksyk, obstawiam. 1-2 dla Meksyku. Korea Południowa, no to tu będzie 0-3. Meksyk i Szwecja. Yy, Szwecja wygra 1-2. I Szwecja wychodzi razem z Niemcami. Meksyk trzeci, Korea Południowa jeden punkt tylko. No i dobra. To jest ciekawa grupa. Belgia-Panama, no to tu będzie 3-0. Tunezja-Anglia, 1-2. Belgia-Tunezja, 2-0. Anglia-Panama, 3-0. Nie wierzę, żeby Anglia tu chociaż bramkę straciła. Niśliła co najmniej tych dwóch. Panama-Tunezja, tu dać remis. I Anglia z Belgią. Tu będzie niespodzianka, bo Belgia wygra jedną bramką. No i Belgia z pierwszego, Anglia z drugiego, Tunezja. Panama. No. Dobra, Kolumbia, Japonia. I teraz nasza grupa. Kolumbia, Japonia. Tu będzie i... I 2-0. Polska, Senegal. Stawiam na. Senegalem będzie remis. Japonia, Senegal. Tu też będzie remis. Bo to jest wyrównana strasznie grupa. I tutaj te... Z Kolumbią wygramy 1-0. Tu wygramy 1-2 i Senegal, Kolumbia. Senegal wygra 1-0, i Senegal wychodzi z drugiego. No to trafiamy na Anglików w sumie, to nawet to pierwsze miejsce nam za bardzo dużo nie daje. Chociaż to Belgia jest mocna też. To... Dobra, zobaczymy jak to ten dalej będzie. Egipt, Portugalia 1-1. Jaki będzie wynik w karnych? 3-4. Portugalia przejdzie dalej. Francja, Chorwacja, no to będzie 2-1. Brazylia, Szwecja, to będzie spokojnie 3-0. Belgia, Senegal. 1-1. I w karnych przejdzie... 4-5. Hiszpania, Rosja, to będzie 2-0. Gospodarze odpadają. Argentyna, Dania 2 Jeden z Danią. Niemcy z Serią, to spokojnie będzie 3-0. Polska, Anglia. Wierzę w Polaków, będzie 2-1. No i tak, Portugalia Francja. Yy, niestety, Ronaldo nie osiągnie tego, co było w finale i tu będzie 1-2. Brazylia, Zenega, spokojnie 3-0 znowu. Hiszpania, Argentyna. To jest ciekawy mecz, bo ani Hiszpania, ani Argentyna nie są. No Hiszpania jest w lepszej formie niby. To dam 2-1. Messi nie wygra mistrzostwa świata. Tak samo jak Ronaldo. Ronaldo przynajmniej wygrał mistrzostwo Europy, dlatego jest lepszym piłkarzem. He <laughs> Niemcy, Polska. No... Chciałbym. Chciałbym, żeby wygrali z Niemcami, ale to nie jest taka już z mistrzostw... Europy, i obawiam się, że tutaj będzie 2-1 i Niemcy przejdą dalej, ale ćwieć finał jak najbardziej w porządku. Wynik pokonaliśmy w końcu Anglię. No nie no, jakbyśmy trafili na Argentynę, bo na Hiszpanię, to jeszcze mógłbym dać jeszcze bym obstawił, że na mogliby to nawet przejść, ale to jednak mimo wszystko są Niemcy. No i pół Francja, Brazylia 1-1-2. Griezmann i Spółka nie osiągną w wyniku. Hiszpania, Niemcy 1-3. Nie, 1-3. I tam mecz o trzecie miejsce, Francja z Hiszpanią wygra 2-1 i finał postawię na, mimo że, na, że Neymara nie cierpie, to postawię, że Brazylia wygra w finale 2-1. Tak to wygląda właśnie, zobaczymy jeszcze grupy, przewinę to spokojnie. Taki ciekawy odskok od tego co mam na kanale, może Wam się spodoba. Raz na jakiś czas można takie właśnie wazę duchową zrobić. Znaczy trzecie miejsce, proszę bardzo. Dobra, dzięki tyle za oglądanie i na razie.